19:05 na naszych zegarach rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Mamy środę, 28 dzień lutego, a obok mnie Dawid Krzyk, którego słyszeliście wokalnie przed momentem. Witam Cię. Cześć, witam serdecznie. Cześć, cześć. Witam wszystkich słuchaczy. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie. Bardzo dziękuję. No to duża przyjemność dla mnie i zawsze, kiedy możemy się spotkać w takim miejscu jak radio, wydaje mi się, że jest to odpowiednie miejsce dla muzyki, dla muzyków i artystów. Rozmawialiśmy poza anteną trochę o magii radia. Rozmawialiśmy trochę, rzeczywiście. Dawid, powiedz mi, jak to się stało u Ciebie, że pojawiła się w Twoim życiu muzyka? Właściwie muzyka towarzyszyła mi odkąd pamiętam, od dziecięcych lat. I ona właściwie pojawiła się już nawet jak miałem roczek z hakiem. Moja mama nagrywała nawet mnie jako dziecko, które jeszcze nie mówiło wyraźnie, ale już śpiewałem. Także pierwsze nagrania jako kilkuletniego Dawida jeszcze gdzieś istnieją u mojej mamy. Nawet ostatnio gdzieś tam mogłem posłuchać. A tak naprawdę muzyka... Wrodzony talent. Tak, muzyka przekazana w genach chyba od taty i od mamy. A potem jakby ona też mnie określiła jako człowieka i teraz jest wyznacznikiem mojego życia. Określiła Ciebie jako człowieka w jaki sposób? Przez wiele lat jako nastolatek szukałem jakiejś swojej drogi. Zresztą później, nawet do 30 roku życia, w różnych branżach, w różnych zawodach się starałem realizować. I zawsze muzyka to był taki moment, w którym czułem się rewelacyjnie, ale nie czułem się chyba na siłach, żeby wszystko poświęcić ku temu. Kiedy taka decyzja przyszła, okazało się, że jest to bardzo dobra decyzja, mimo różnych trudności i materialnych, i finansowych, i życiowych. Jednak dzisiaj mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja. A muzyka jest według Ciebie sposobem na wyrażanie siebie? Myślę, że ja bardziej traktuję muzykę jako rozmowę z drugim człowiekiem. Jest to wyrażenie też siebie, oczywiście, że tak, ale dla mnie to jest swoisty dialog, kiedy mogę opowiedzieć o tym, czego normalnie bym nigdy nie mógł powiedzieć, albo bym się wstydził powiedzieć tak naprawdę w poezji, w muzyce, bo dla mnie poezja i muzyka połączone razem to są piosenki, czyli w piosenkach mogę rozmawiać z innymi ludźmi i inni ludzie mogą odnaleźć też siebie. Właśnie chciałem Cię zapytać, jak odbierasz ten dialog z drugim człowiekiem poprzez muzykę, bo to jest niezwykle ciekawe, szczerze mówiąc. Generalnie najprościej to jest tak, że kiedy publikuję bądź też wykonuję jakąś piosenkę na żywo, bądź też zostawiam ją w internecie, to czekam na jakieś reakcje, czyli albo czekam na koncercie na jakieś brawa, bądź też na jakieś reakcje ludzi, radość, smutek, łzy, wzruszenie, skupienie, to wszystko jest przeze mnie odbierane. Tak samo jakiś komentarz, jakieś miłe słowo, jakieś nawet serduszko na internecie, kiedy się pojawia i to jest liczone w tysiącach, dziesiątkach tysięcy i tak dalej, wtedy człowiek czuje, że to dociera do kogoś, to co chciałeś powiedzieć. Tak, tak. A miałeś kogoś takiego, albo masz może w dalszym ciągu, kto Cię muzycznie inspiruje?
Przez całe życie tych inspiracji miałem bardzo wiele. Muzyka towarzyszyła mi od dzieciństwa, tak jak wspominałem, i od poezji śpiewanej po muzykę rockową zawsze fascynowałem się różnymi artystami. Jako dzieciak byłem zachwycony piosenkami Starego Drogą Małżeństwa oraz Freddiego Mercurego, także to zupełnie inne kierunki. Później zachwycałem się muzyką zagraniczną i polską, związaną z nurtem balladowym, ale też tacy wykonawcy jak jakieś mocniejsze uderzenie od AC/DC, czy polskie jakieś Lady Punk, czy Perfect też się pojawiało. No i później jakby z biegiem lat właściwie co jakiś czas miałem okazję się spotkać z różnymi artystami osobiście i te spotkania były bardzo inspirujące. Między innymi takie spotkanie, które bardzo mocno zmieniło moją karierę, to było spotkanie ze Stanisławem Ogorzałkiem, muzykiem ze Złotowa, między innymi też organistą na Świętego Rocha, ale też producentem muzycznym, z którym od wielu lat już się znamy. Minęło w tym roku, mija 10 lat, jak wydaliśmy wspólny album z piosenkami Niemena i to była taka prawdziwa podróż w ten muzyczny świat, taka poważna już podróż, taka pierwsza poważna podróż muzyczna i takie inspiracje właśnie związane z twórczością Niemena, z twórczością zespołu SBB, czy też z twórczością muzyki elektronicznej lub zespołu na przykład Genesis czy Phila Collinsa, od którego nasza współpraca ze Stasiem się rozpoczęła. A miałeś okazję współpracować z innymi artystami? Opowiedziałeś mi trochę poza anteną, że współpracujecie z Krzysztofem Antkowiakiem? Razem koncertujecie? Tak, tak. Obecnie skończyliśmy kilka dni temu realizację pierwszej wspólnej piosenki i niedługo się pojawi ta piosenka. Myślę, że też będę miał okazję ci wysłać i będziecie mogli puścić u was na antenie. Bardzo chętnie, bo jestem ciekaw. Krzysztof Antkowiak, tak, to jest bardzo ciekawa postać dla mnie. Wspólnie można powiedzieć, że się zakolegowaliśmy, zaprzyjaźniliśmy od niedawna. Współpracujemy też na sferze muzycznej. Jest to taka postać. A jak to się zaczęło w ogóle? Właśnie to taka ciekawostka, bo wszyscy się zastanawiają, jak się poznaje takie osoby. No my się poznaliśmy na scenie po prostu. My się poznaliśmy na scenie. Połączyły nas jedna scena, na której występowałem ja i on. I tak się zgadaliśmy, mieliśmy taki wspólny vibe w pierwszej rozmowie i ten kontakt się rozpoczął. Jakby też szacunek do wspólnej twórczości, fascynacja tym, co każdy z nas mógł tam zaprezentować. No i przede wszystkim no, Krzysztof Antkowiak to jest muzyk, który już ma duży dorobek i jest to osoba bardzo znana. Ale nie tylko z Krzyśkiem miałem okazję współpracować, między innymi z Kasią Popowską realizowałem trasę koncertową, gdzie wspólnie mieliśmy okazję śpiewać kilkanaście koncertów na jednej scenie w duecie wokalnym. Razem realizowaliśmy piosenki Edwarda Stachury, które właśnie w naszych aranżach były eksponowane w Polsce. Miałem okazję współpracować między innymi też z Gabrielem Fleszarem, też z kilku z takich znanych osób. Wcześniej współorganizowałem też wiele dużych imprez, gdzie też miałem do czynienia z artystami takimi jak Grzegorz Turnał, czy też muzycznymi artystami, których na przykład już nie ma, jak na przykład świetni jazzmeni między innymi. Także były takie okazje spotkania tych wielkich artystów, bądź też współpracy, a te spotkania były inspirujące. Kasia Popowska miała dwa radiowe przeboje, mam takie wrażenie,
które często gram u siebie też w programie. Ale szkoda właśnie, że tacy artyści jak Kasia Popowska, ja nazywam takich artystów jak artyści jednego przeboju. Szkoda, że tak jest, szczerze mówiąc, bo niewątpliwie Kasia Popowska jest ciekawą dosyć artystką z tego, co ją pamiętam. No to też jest taka ciekawostka, bo nawet mieliśmy okazję przed programem rozmawiać o tym, jak się kształtuje popularność właśnie w muzyce, tak, poprzez programy różne muzyczne, czy też poprzez programy telewizyjne, czy też teledyski. I Kasia Popowska akurat to jest taka postać, która generalnie w jakiś sposób została zaniedbana przez menadżerów, moim zdaniem. Odstawiona na bok, niepotrzebnie, bo to jest mega talent wokalny i muzyczny. Tak. Zresztą pisze piękne piosenki dla wielu artystów również. Między innymi też pisze i wykonuje piosenki do bajek. Taka bajka jak Ruszpunka, piosenki w bajkach disneyowskich też, też gdzieś tam można posłuchać. No bo to jest taki głos, który, prawda? Które się chyba. Tak, ona ma do kilka. Tego nadaje, nie? Kilka barw wokalnych, niesamowite zdolności, umiejętności, więc to było też niesamowite doświadczenie. I świetna instrumentalistka, bardzo dobra gitarzystka. Także Kasia Popowska faktycznie, ale to też nie do końca jest tak, że to jest wybór tych artystów. Bardzo często wynika to z pewnych kontraktów, umów i pomysłu na karierę menadżerów, którzy przyjmują takie kariery. Dlatego ja ci powiem tak, jeśli chodzi o artystów na przykład. Myślę, że też w tym jest, w tym co mówisz, bo rozmawialiśmy poza anteną o tej artystycznej wolności. Na przykład ja, bo jakby ktoś się zastanawiał, jak to jest możliwe, że udaje mi się zaprosić tyle osób do radia. Uwierz mi, Dawid, że ja na przykład wolę, jak tylko mam możliwość, to załatwiać takie sprawy, jak rozmowy, jak spotkania, jak wywiady, załatwiać bezpośrednio z tą osobą. Bo jeżeli mam to załatwić przez menadżera, nie mówię, że we wszystkich przypadkach, bo bym zgrzeszył, bo mam menadżerów, z którymi mam fantastyczny w ogóle układ i tak dalej, nie? Ale mówię o tym dlatego, że są takie ograniczenia dla mnie kompletnie niezrozumiałe, bo często okazuje się, że ten artysta jest bardziej otwarty, a niestety dostęp do niego blokuje menadżer. No tak to dzisiaj jest. Ja jakby nie zgodziłem się na pewien taki profil, jakby taki styl działania w muzyce, który jest popularny właśnie poprzez to, że bierzesz sobie menadżerów i oni kreują twoją karierę. Ty tylko idziesz, ładnie wyglądasz, występujesz, uśmiechasz się, jesteś taką marionetką, którą można rzucać. Mi się to nie podobało i zgodziłem się na to, żeby nie być popularny, mimo że tam próbowałem uczestniczyć w różnych programach. Nie godząc się na pewne zapisy, umów i takich zasad, które zostały mi narzucone. Świadomie wybrałem jakby taką drogę powolniejszą dostania się gdzieś tam na jakiś szczyt. Ale z drugiej strony nie żałuję tego, dlatego że nawet jak rozmawiam właśnie czy z Kasią Popowską, czy z Krzysiem Matkowiakiem, czy z Gabrysiem Fleszarem, i to są artyści, którzy mieli właśnie styczność z taką, tak, z taką formą promocji. Ja rozmawiałem z Gabrielem, wiesz? Tak, tak. Rozmawiałem z Gabrielem. Pewnie ci opowiedział właśnie, jak to tam wyglądało też, nie? Że to tak, nie jest łatwy chleb i
I właśnie mówiliśmy o tym, że w muzyce i dla artysty ważna jest wolność. Ja mam wrażenie, że tam ta wolność jest zabierana tym artystom w imię właśnie biznesu, w imię pieniędzy, w imię tego, by wycisnąć jak cytrynę wszystko to, co się da z takiego artysty. Czyli show biznes twoim zdaniem ubezwłasnowalnia artystów? Moim zdaniem tak. Sprawia, że są oni niewolnikami pewnych zależności i założeń i przestają czerpać radość z tego, co robią. I bardzo często, przynajmniej z muzykami, którymi się miałem okazję spotkać, oni bardzo często tej radości są pozbawieni. Kiedy mogą złapać ten oddech i uwalniają się z tych więzów właśnie umów i tak dalej, takich zasad telewizyjnych, zaczynają naprawdę żyć. Ale zobacz, jak wielu artystów właśnie coś takiego jak, że przez jakiś tam okres jesteś widziany, a po jakimś czasie ten artysta znika, bo czuje, że ma potrzebę odpocząć od tego, nie? No to jest wymagane. To tak jak każdy człowiek w życiu potrzebuje urlopu. I teraz to jest tak bardzo intensywny, emocjonalny czas, kiedy występujesz, kiedy grasz, tak, kiedy musisz dawać cały czas siebie maksa, że mało kto jest w stanie wytrzymać takie tempo kilkanaście lat bez przerwy. Nawet powiem ci szczerze, że chyba to niektórzy tak się zatracają, że zapominają, dla kogo tak naprawdę występują. Że występują przede wszystkim dla ludzi. I że nie mają czasu tak naprawdę dla ludzi. No właśnie, czasami trzeba się zatrzymać, tak jak wspomniałeś, w życiu. Umieć też zauważyć najdrobniejszą osobę, fankę, fana. Ale myślę, że kluczem jest to, żeby cały czas iść według wytycznej ścieżki. Jeżeli widzisz cel tego, co robisz i robisz to z jakiegoś powodu, to powinieneś to robić właśnie dla tego celu. A to, że dostanie za to pieniądze, czy będzie do tego sława dojdzie, to jest produkt uboczny tego, co ty robisz i to wtedy ma sens. Tak. A kiedy twoim celem są pieniądze i sława i nieważne, co zrobisz, zrobisz wszystko, żeby to osiągnąć dla tej sławy i dla tego poklasku, to w tym momencie zaczynasz błądzić i ci artyści dlatego często też wchodzą w takie uzależnienia, na przykład alkoholowe, narkotykowe, bo nie są zgodni ze sobą. Tak, tak. Niby ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, którzy osiągali sukces. Wiesz, ile ja znam ludzi wśród artystów, którzy mówią, nawet chłopak jeden, który wygrał The Voice of Poland, jedną z edycji. Dzisiaj opowiada mi, że ma na przykład stany lękowe czy depresję. No, aż nie do uwierzenia, prawda? No teraz depresja to jest jeden z elementów, który dotyka osoby wrażliwe, ale dotyka też z jeszcze jednego powodu. Świat, który nas otacza, opowiada nam to, że my możemy być samowystarczalni, że istniejemy sami dla siebie, że największą wartością jest życie, że najwyższą wartością dla nas jest to tylko, żeby przeżyć, żeby funkcjonować, żeby mieć dobrze, żeby mieć wygodnie. I teraz osoba, która jest jednak artystą, jest bardzo wrażliwą osobą. I osoba wrażliwa, inteligentna, ma inne potrzeby niż tylko przeżyć i mieć wygodnie. I kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie wiesz, po co żyjesz, po co funkcjonujesz, bardzo wielu ludzi, nie tylko artystów, spotyka się z taką ścianą w życiu. Kiedy żyje bezideowo, kiedy nie potrafią odnaleźć głębszego sensu swojego istnienia,
padają w takie depresje. W życiu trzeba znaleźć cel. Bardzo ważny to jest ale również zobacz, dla jaki to jest paradoks. Zobacz, jakie to jest niesamowite. Że artyści wydawałoby się, że mają wszystko. Mają publiczność. Mają swoich fanów. Mają pieniądze. A jeszcze tak naprawdę szukają sensu swojego życia. To jest niesamowite. No, bardzo często jest tak, że poprzez to, że są w takim pędzie, zapominają o tym, żeby się zatrzymać i właśnie odnaleźć ten głębszy sens. Tak. Myślę, że jest wiele odpowiedzi na to pytanie. Ludzie potrzebują takiego poczucia po prostu celu swojego życia, też takiej świadomości głębszej samego siebie. I to w muzyce jest bardzo widoczne, bo generalnie, kiedy ktoś śpiewa, to otwiera się w 100%. Tak. Czyli daje swoją duszę, daje całą swoją wrażliwość, jakby otwiera się na maksa, co powoduje u takiej osoby bardzo często dysonans, jeżeli ona jest w sprzeczności z samym sobą na scenie. Czyli śpiewa o czymś, a sama czuje się zupełnie inaczej. Czyli na przykład śpiewa o miłości, a nigdy nie poczuła miłości i nie umie kochać. Na przykład. Czyli śpiewa o czymś abstrakcyjnym, to jest to depresyjne i dobijające dla artysty. Więc w życiu są ważne inne rzeczy. I myślę, że jeżeli ludzie to zrozumieją, to są po prostu wygrani. Bo jeżeli żyjesz nie dla życia, tylko dla wyższych wartości, jak honor, jak miłość, jak przyjaźń, jeżeli doświadczasz takich rzeczy w życiu, to wtedy myślę, że możesz być szczęśliwy. A czy to nie jest trochę tak, że artysta bardziej otwiera się poprzez piosenki niż tak normalnie w relacjach? Oczywiście, że tak. Bardzo często jest tak, że ludzie wrażliwi są bardzo poranieni. I te poranienia życiowe powodują, że nie są otwarci na innych. Albo chcą... Też tego doświadczam, powiem szczerze. I to jest trudne wtedy, bo wtedy podejrzewasz nawet, wszystkich. Nawet wyczuwam to, bo ja jestem raczej, wiesz, takim otwartym człowiekiem, nie mam jakichś ran. Ta moja otwartość nie jest podszyta żadną potrzebą akceptacji czy coś takiego. No i ja wyczuwam pewne rzeczy, nie? Kiedy to jest właśnie takie nierównomierne na przykład. Tak, ludzie czasami po prostu krzywdzą i ranią. I kiedy dotyka cię to często, to zaczynasz się zamykać na innych ludzi. I to jest, jeżeli jesteś sławny, albo jesteś osobą, którą wiele osób uwielbia, to otaczają cię często takie osoby, albo przyklejają się osoby, które nie są szczere wobec ciebie i w uczuciach, i w emocjach, i w życiu. I po wielu takich zranieniach wielu artystów ma z tym problem po tym, żeby się odnaleźć. Chcesz powiedzieć, że im bardziej jesteś sławny, tym bardziej otaczają cię nieszczerzy ludzie? Tak, te intencje są różne. I kiedy sobie zdajesz z tego sprawę, zaczynasz się czuć samotny. Ludzie samotni są nieszczęśliwi. Nawet jeżeli jesteś wśród tłumu, to schodząc z tej sceny, zostajesz dalej sam. Przez chwilę czułeś 100 tysięcy ludzi, ale to była chwila. Przez chwilę mogłeś siebie podłechtać, jak to się mówi, nie? Tak, nakarmić się w jakiś sposób. Swoje ego. A na samym końcu jesteś sam.
Dlatego w życiu trzeba złapać równowagę. Co jest niezbędne, Dawid, żeby tak naprawdę twoim zdaniem poradzić sobie w tym środowisku artystycznym? Czy właśnie taka ambicja w tym przeszkadza? Myślę, że też przeszkadza ambicja, ale potrzebne jest jedno, moim zdaniem. Albo może dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest, trzeba najpierw poznać samego siebie i znaleźć ten czas na to, żeby się tylko poznać. Tylko jak to zrobić? Na to trzeba czasu. Nie możesz być artystą w wieku 13 lat i cisnąć karierę całe życie już od tego czasu, bo nie dałeś sobie czasu na to, żeby poznać siebie. Druga rzecz, którą trzeba moim zdaniem mieć, to jest kręgosłup moralny i w życiu zasady, którymi się zawsze będziesz kierować. Kiedy ten kręgosłup moralny u ciebie jest, zasady, kiedy możesz się do czegoś odwołać w życiu, czy do jakiejś wiary, czy też do jakichś takich ważnych, istotnych rzeczy, to zawsze masz do czego wrócić. Nawet jeżeli się gdzieś człowiek w życiu pogubi. A oczywiście życie i bycie popularnym i życie na scenie jest bardzo pociągające i wciągające, ale ja mam już trochę swoich lat też i teraz, kiedy na tej scenie czasami występuję, też nie jest to, nie jestem jakimś popularną osobą, ale jak występuję na scenie, to robię to świadomie i myślę, że tej świadomości też brakuje. I chcesz tego. Tak, ja to wybieram świadomie i wiem, jak to zrobić, wiem, czego chcę na tej scenie, wiem, z kim rozmawiam, wiem, po co to robię. To mi ułatwia też życie i pracę. Mhm. Widzisz, to w ogóle tak się cieszę, że dzisiaj możemy się bliżej poznać, bo ja do tej pory, szczerze mówiąc, znałem ciebie, ale tylko gdzieś tam z widzenia. Tak, mieliśmy okazję się czasami mijać na różnych koncertach, tak, eventach. Tak, gdzieś tam ciebie widziałem na koncertach, ale nigdy nie miałem okazji z tobą porozmawiać i bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy to zrobić. Chociażby za pośrednictwem mojego radia. No i okazało się, że możemy się też spotkać bezpośrednio u ciebie w studio, także bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś i dziękuję ci. Ale wiesz co, to jest właśnie to, żeby być świadomym. A ja mam wrażenie z własnych obserwacji świata, że w ogóle żyjemy w świecie, w którym tej świadomości jest bardzo mało. No i to jest teraz kolejna rzecz, którą się stykamy. Ludzie celowo uciekają w świat nierealny, bo jest łatwiej żyć bez świadomości, bez własnej kontroli. To ułatwia życie w pewnym sensie, ale to powoduje, że zaczynasz być nieszczęśliwym, bo kiedy kończy się film w internecie, kiedy kończy się oglądanie TikToka, kiedy masz chwilę, kiedy jesteś sam ze sobą, przed snem, albo gdzieś na spacerze, to ludzie wtedy nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Wiesz, ja bardzo często, może nie bardzo często, ale czasami zdarza się tak, że dostaję pytanie, bo nie będę oszukiwać. Mam małe zasięgi, takie jakie mam. Staram się, aby to docierało z własnym sumptem. Nie jakoś tam, że prę za wszelką cenę do przodu i tak dalej. Po prostu to idzie swoim rytmem jakby, nie? I często dostaję takie pytania, a nie myślałeś, żeby
powiększyć te zasięgi, takie jak takie wartościowe jest to, co robisz i tak dalej. Ja mówię, i tutaj pojawia się kolejny aspekt, że dzisiaj wartościuje się coś, że robisz coś wartościowego tylko dlatego, jak będziesz miał wyświetlenia, zasięgi rekordowe, milion subskrypcji, milion obserwujących. No, ciężko jest naprawdę odnaleźć się w takim świecie i naprawdę trzeba mieć, uważam, bardzo duże takie przekonanie wewnętrzne, że robisz coś wartościowego, bo jak tego nie masz, to rzeczywiście jak poobserwujesz ten świat, to po prostu destrukcja, nie? Ja myślę, że jak masz poczucie, że robisz coś, co cię określa jako osobę i czujesz się z tym dobrze, to trzeba to robić. A czy robi to się dla 5 osób, czy 100, czy 20? Dla mnie to nie ma znaczenia, bo ważne jest to, w jaki sposób ty do tego podchodzisz w życiu. I tak samo jest z muzyką. Jeżeli ja tworzę jakąś piosenkę, miło mi jest, jak dużo osób to ogląda, ale jak zobaczy to nawet tylko kilka osób i chociaż jedna z tych osób w jakiś sposób poczuje się lepiej dzięki tej piosence, albo ona sprawi, że otworzy jej się jakoś jakaś droga nowa w życiu, bo też muzyka i poezja powinna inspirować ludzi do lepszego życia. Dla mnie to jest cel w muzyce też, żeby inspirować inne osoby albo do jakichś przemyśleń, albo do jakichś refleksji, albo do tego, żeby coś w życiu zmienić, albo do jakiegoś właśnie takiego powrotu nostalgicznego, albo do jakiejś emocji, do której dawno człowiek nie wracał, bo zauważ, że oglądając teraz czy telewizję, czy słuchając radia, wszędzie musi być skocznie, wszędzie musi być wesoło, musi być kolorowo, bądźmy wszyscy uśmiechnięci. Ale przecież my jesteśmy ludźmi. My odczuwamy też radość, smutek, wzruszenie, nawet zachwyt. Nawet jeżeli są jakieś wartościowe rozmowy, to bardzo często są przerywane, bo czas antenowy goni, prawda? No i to jest takie... No teraz pytanie, czy ktoś się zatrzyma. Jest kilka projektów już internetowych, które przestały jakby zwracać uwagę na ten czas i są wywiady po 2-3 godziny. Zaczyna się... U mnie też coś takiego jest. Może nie 2-3 godziny, bo tyle trwa mój program, ale i też chcę, żeby było miejsce na muzykę, ale często zdarza się tak, że te rozmowy trwają, nawet potrafią trwać 1,5 godziny. No generalnie czasami warto się zatrzymać w biegu. Ja pisząc piosenki, teksty czy muzykę, też to są momenty, w których ja się zatrzymuję, kiedy na kilka dni, czy kilka godzin, czy kilka tygodni po prostu jestem sam ze sobą i opowiadam pewną historię, którą w sobie mam. Może też jakiś sen, czasem jakieś pragnienie, czy jakąś emocję opisuję w sposób poetycki i staram się ją wyśpiewać. I kiedy potem śpiewam to na koncercie, kiedy spotykam się z ludźmi, którzy to odbierają, widzę, że oni czują, że to jest prawdziwe. Odczuwają tą prawdę. I chyba o tą prawdę chodzi, jeśli chodzi o relacje artysty i słuchacza. Jeżeli ludzie czują, że ktoś nie wciska im kitu, tylko to jest taka szczerość, bije, że on się w tym odnajduje i tak dalej. Myślę, że to jest klucz do sukcesu, czy nawet małego sukcesu, czy bardzo małego, tak jak
jaki ja odczuwam, że osiągam w swoim życiu, czy do dużych tych sukcesów, wielkich gwiazd. Ich prawdziwość zawsze wygrywała na scenie. A czy rzeczywiście miałeś taki moment kiedykolwiek, że byłeś głodny popularności, czy nie? Są czasami takie momenty, znaczy to było kilka lat temu, był taki moment, że chciałem spróbować za wszelką cenę się przebić gdzieś tam do telewizji i to był program The Voice of Poland. Miałem okazję tam być na selekcjach, dostałem zaproszenie do tego programu, potem... Na przesłuchania w ciemno? Tak, tak, już jakby przeszedłem ten etap, ale pokłóciliśmy się trochę o umowę, którą mi podesłano. Nie zgodziłem się po prostu na pewne zapisy, które tam zaistniały. To chodziło o wyłączność do wizerunku i prawa do moich piosenek i tak dalej. Nie za bardzo mi to pasowało, tym bardziej, że ja już nie byłem jakimś nastolatkiem, który dopiero zaczyna w życiu jakąś karierę, tylko coś tam w życiu już zacząłem robić w muzyce. I powiem szczerze, że nie żałuję tego, że tego nie podpisałem, tego papieru. Nie wyświetlono mnie w telewizji, też tego nie żałuję do końca. Powiedziałeś mi trochę poza anteną, więc... Tak, tak. Powiem tak szczerze, że nie było mi to potrzebne chyba. Ja bym się nie czuł dobrze w telewizji. Jakby mnie zaczęli pudrować, przebierać w te stroje, ustawiać. Ja jestem osobą, która ceni swoją wolność i taką wolność i osobistą, i wolność przestrzeni, w której żyję. Tak. I uciekając nawet z pracy w korporacjach, gdzie też pracowałem w różnych firmach w życiu, poszedłem właśnie śpiewać po to, żeby czuć się wolnym, żeby, nie wiem, nie ubierać się tylko w garnitury, nie robić rzeczy, które mi ktoś każe, tylko to, co sam uważam, nie? Ale miałeś okazję wystąpić w szansie na sukces, prawda? Tak, tak, to jeszcze jako bardzo młody artysta pojechałem ze znajomymi jeszcze z Legnicy na szansę na sukces z Michałem Bajorem. Miałem też okazję tam wystąpić. Ale to jest program bardzo reżyserowany. Akurat w tym czasie, gdzie ja byłem, no to było tak właściwie, program był no, po prostu według scenariusza leciało. Także tam wszystko było wiadomo, co trzeba zrobić. Nie? Ale wtedy były eliminacje, czy... Tak, tak, eliminacje też były, no. Eliminacje były w Poznaniu. Akurat ja byłem na poznańskich eliminacjach. I później były nagrania do programu i w programie puszczano wybrane nagrania. Potem już jakby wycinano i tak dalej, robiono z tego całość. No, takie też spotkanie ciekawe. Myślę, że takim ciekawszym jeszcze spotkaniem to był konkurs międzynarodowy, festiwal Niemen Nonstop w Słupsku. To był jeden z takich bardziej prestiżowych festiwali w Polsce swego czasu. I tam miałem okazję z Darią Zawiałą występować na scenie. Jeszcze Daria wtedy nie była znana i popularna w Polsce. Tam rozpoczęła swoją karierę. Ona wygrała Grand Prix, a miałem drugie miejsce. Ona już jest teraz gwiazdą. No może bym wygrał Grand Prix, też bym był gwiazdą. Ale prawda jest taka, że to był festiwal, gdzie właśnie też mieliśmy okazję zaistnieć. Było bardzo ciekawie. A jak tak obserwujesz dzisiejszy rynek muzyczny, że właśnie są ludzie tak popularni jak chociażby Daria Zawiałów, czy Dawid Podsiadło, czy nie wiem, Igor Herbut, Lemon. Czy to nie jest tak, że ten rynek muzyczny też się zmienił przez lata? Że jest dużo takiej, że
że jest dużo takiej jednak wartościowej, że tak powiem, wartościowych treści. Na pewno dopuszcza się w końcu do tego no, mainstreamu. Do głosu dochodzą ludzie, którzy mają coś do powiedzenia. W Stanach. Są to artyści tacy ciekawi, ale też próbuję, też się ich próbuje okiełznać, zauważyłem. Wbić w jakieś pewne ramy. Nie zawsze się dają ci artyści, ale próbują tak. Te wytwórnie ich tam mocno ukierunkowywać. Rządzą dalej w Polsce, bo takie kilka jest takich wytwórni, które rządzą, kluczowych menadżerów, kluczowych graczy, którzy zarządzają całą muzyką w Polsce, sceną muzyczną, i generalnie to oni to wszystko ustalają na tym poziomie takim najwyższej popularności, czyli dostępu do radia, telewizji, tych najbardziej mainstreamowych mediów. I faktycznie to się tam powoli zmienia. Z Igorem Herbutem razem miałem WF na przykład, bo on chodził w Legnicy do liceum. Naprawdę? Ja chodziłem do... On był w 4. liceum ogólnokształcącym, ja w 5. i przez pierwszy rok z liceum byliśmy łączone w WF-u. Także on był w ukraińskim liceum. Spotkaliście się po latach? Czy nie? Jeszcze nie mieliśmy okazji po latach się spotkać. Nie wiem, czy by mnie poznał, bo ja wtedy byłem chudszy dużo. ale tak, graliśmy razem w piłkę nożną i biegaliśmy razem na WF-ie. Rewelacja. No tak, bo Igor ma takie ukraińskie chyba pochodzenie, prawda? On jest Łemkiem, tak, tak. Łemkowski. Oni tam akurat ma takie korzenie. Myślę, że bardziej jest jednak, on się czuje Polakiem, ale właśnie pochodzenia takiego ze wschodu. Ja na przykład bardzo bym chciał Igora mieć jako swojego rozmówcę, ale mam wrażenie, że menadżer blokuje niestety. No tam ciężko teraz do niego dostać się. Mogę spróbować pogadać. Tym bardziej, że mam takie niesamowicie miłe doświadczenia, kiedy pierwszym menadżerem Lemona był Rafał Orłoś, to pamiętam, że dostęp do Igora był dużo bardziej łatwiejszy. Bo sam przy okazji koncertów miałem organizowane spotkania z Igorem. Widzieliśmy się kilka razy w życiu. I nawet to nie były takie płytkie rozmowy kilkusekundowe. Tylko rozmawialiśmy naprawdę dobrych kilka minut, pamiętam. No, myślę, że to są bardzo ciekawe postacie. Jest szansa, że w Polsce coś się zmieni. Na pewno, jeśli chodzi o muzykę. Ja też odczuwam, że jest też miejsce na to, co ja robię w muzyce. I przez to też, że jestem zapraszany na koncerty, że te występy są, te żywe spotkania z różnymi fanami i potencjalnymi fanami, bo tak naprawdę też wiele osób przychodzi, nie znając na przykład mojej żadnej twórczości, z ciekawości na moje koncerty, a potem już zostają poprzez internet, czy też poprzez media społecznościowe. Mam też kontakt z tymi fanami i z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc ta liczba obserwujących rośnie i reagujących osób, więc jest to takie bardzo budujące w życiu, że można też mieć bezpośredni kontakt obecnie w dzisiejszych czasach z ludźmi, którzy są zainteresowani twoją muzyką. A czy to jest tak, że ty koncertujesz tutaj jakby w okolicy, bo ty mieszkasz w Zakrzewie, prawda? Obecnie. Nie rozmawialiśmy. Tak, obecnie mieszkam w gminie Zakrzewo, ale też od kilku miesięcy pomieszkuję też w Złotowie. Także zależy jak mi przyjdzie wrócić z koncertów.
A koncertuję różnie. Bardzo dużo mam koncertów prywatnych, takich zamkniętych występów. Okej. Mam też teraz sporo koncertów w Domach Kultury. Niedługo jadę do Lubartowa ze Lublin na przykład też, więc O. jeżdżę w różne miejsca, właściwie po całej Bo Polsce. ty urodziłeś się w Lublinie, prawda? Dokładnie się urodziłem w Lubinie, W Lublinie. pod Przepraszam, Legnicą, nie Polkowicami, doczytałem. ale Lublin teraz odwiedzę niedługo też z kolei. Tak, w Lubinie się urodziłem, to jest Zagłębie Miedziowe. Mieszkałem przez wiele lat, powyżej 20 lat w Legnicy. Tam też studiowałem, uczyłem się. Pracowałem też przy Teatrze Legnickim. Tam się też spotkałem pierwszych artystów w swoim życiu, aktorów, muzyków. No, tam gdzieś zaczęły się moje ścieżki muzyczne. A obecnie tak, tereny Złotowa, gmina Zakrzewo. Tutaj są inspirujące miejsca, jeziora, lasy. Tu można odpocząć, jest przyjemnie. A czy muzycznie jest jakiś taki gatunek muzyczny, w którym czujesz się najlepiej, czy generalnie nie masz problemu z każdym gatunkiem muzyki? Kiedy się zastanawiałem, na jakiej zasadzie ktoś dzieli muzykę na różne gatunki, to takie dla mnie to jest trochę taki sztuczny podział, bo obecnie można powiedzieć, że Nie jesteś jedynym, który to mówi. tak, bo może kiedyś były te gatunki bardziej wyraziste, ale dzisiaj dla mnie muzyka jest taką bardzo szeroką dziedziną i można w jednej piosence usłyszeć jakieś elementy latino i rocka i popu i ballad i klasyki. Można tak dzisiaj tą muzykę tworzyć na różne sposoby, że ja właściwie rozróżniam to bardziej na taką muzykę do posłuchania i muzykę taneczną. Takie jakby dwa nurty dla mnie są takie odzwierciedlające. Ja to w ten sposób rozróżniam. I muzyka taneczna jest różnorodna dla mnie. Tu bardziej w muzyce tanecznej skupiam się na rytmie i ten rytm nadaje jakby charakter. A z kolei muzykę, którą lubię słuchać do posłuchania, to jest muzyka, która daje mi bardziej warstwę melodyczną i tekstową, którą mogą się zastanowić. Więc wydaje mi się, że tak mógłbym to podzielić. Ja się bardziej czuję jako wykonawca dużo lepiej w muzyce do posłuchania, do takiej właśnie takich przeżyć emocjonalnych, ale bardzo często też prowadząc imprezy dla znajomych, przyjaciół, wykonuję muzykę taneczną i też się w tym dobrze odnajduję. I też lubię słuchać muzyki tanecznej czasami, bo potrzebujemy czasem, nie wiem, potańczyć, No wyszaleć tak, się. nie jesteśmy tylko nostalgiczni, Oczywiście, prawda? dlatego tak wiele barw można odnaleźć w tej muzyce, że każdy znajdzie coś dla siebie. A ja nawet w mojej twórczości, no tak naprawdę każda piosenka ma jakiś swój inny charakter i jest inspirowana w różny sposób, przez co no, trudno mi jest określić, co ja za muzykę robię. To ani jest pop, ani to czasami nie jest rock. Ani też to nie jest poezja śpiewana do końca, no bo ja też dużo używam muzyki elektronicznej, syntezatorów też w niektórych utworach, więc gdzieniegdzie nawet ostatnio w piosence użyłem Puzona, czy skrzypiec, też ze mną jeżdżą żywe skrzypce, czy altówka, czy wiolonczela, więc generalnie ta muzyka jest różnorodna. Myślę, że ważne jest to, żeby przekazywała jedną No myśl. dobrze, ale ktoś przychodzi do ciebie na koncert i co możemy generalnie tam usłyszeć? Czy twoje piosenki tylko i wyłącznie, czy też covery? Bo ja przyznam się,
Słyszałem twój występ chyba na Euroeco w 2022 bodajże roku, wtedy kiedy zespół Loka też Tak. występował. Ja mam Słyszałem kilka ofert. W zależności od tego, jaki koncert jest zakupiony przez kogoś. Mamy koncerty coverowe, gdzie ja wykonuję w swoich aranżacjach i w swoich wykonaniach różnych Tak. artystów. I lubię to robić, dlatego że jest wiele pięknych piosenek, które chciałbym też ja zaśpiewać i przez swoją wrażliwość przepuścić. Ale na moich koncertach też coraz częściej pojawiają się moje autorskie piosenki w różnych wykonaniach i aranżach. Obecnie najbliższy koncert będzie w Okonku 7 marca też. Wiem, czytałem. To będzie koncert razem z duetem smyczkowym i tam przewaga będzie moich piosenek autorskich z kolei. Będzie można sobie Właśnie chciałem posłuchać. cię zapytać, czy ty masz swój zespół, czy jak to jest? Jeśli chodzi o to, w jaki sposób ja funkcjonuję w muzyce, wszędzie określam się jako artysta solowy Dawid Krzyk i mam zespoły towarzyszące. Tak. I w zależności od tego, jakie są budżety, bo to już są różnie, jednych stać na to, żeby zaprosić 5-6 osób żywego zespołu i przyjeżdża ze mną cały zespół, moich dobrych przyjaciół, znajomych, czy też czasami mam duety, czy też trio. W różnych aspektach wykonuje swoją muzykę. Ona też przez to nabiera różnego charakteru na tych żywych występach, co też jest różnorodne, ale obecnie jakby stałego takiego składu, że zawsze z tym składem na twardo jeździmy, nie mam. Mam grono muzyków, którzy mi towarzyszą w mojej karierze muzycznej, z których korzystam. Jest to ekipa, która się może wymieniać między sobą, ale generalnie sprawdzona ekipa muzyków sesyjnych. Jeszcze chciałem cię zapytać, bo też wyczytałem, że jesteś także współorganizatorem wielu projektów muzycznych, między innymi projektu Kostka. Tak, swego czasu angażuję się też czasami w różne projekty organizacyjne. Z racji tego, że mam też taki talent w sobie organizacyjny i dużo rzeczy potrafię przewidzieć, bądź też jestem bardzo kreatywny w wymyślaniu różnych ciekawych rzeczy. Swego czasu, jeszcze jak był tutaj ksiądz Adrian Piecuch w Złotowie, wspólnie bardzo mocno pomagałem przy tym projekcie Kostka, przy tworzeniu go, przy całej misji tego wydarzenia, przy tak naprawdę całej zmianie, która się tam działa, czyli od takiego plenerowego projektu do przejścia na halę sportową, gdzie do dzisiaj już właściwie to w tej formule cały Tak. czas funkcjonuje i myślę, że jest to bezpieczna i fajna formuła. Kojarzę, że w zeszłym roku był chyba Mesajach, Tak, chyba. tak, tak. Także ja byłem sprawcą między innymi tego, że zespół Raz, Dwa, Trzy przyjechał do Złotowa na projekt Kostka. To był też nasz pomysł. Udało się też wymyślić taki profil na sponsorów i na sposób ich pozyskiwania i to działa do dzisiaj. Więc wiele takich aspektów Dawno to działa. było? Zespół Raz, Dwa, Trzy to było Lat około 20. 8 lat temu chyba. Oj, to jeszcze mnie nie było. Tutaj w Złotowie, Tak, tak. bo mieszkamy Także ja od na tych początkach. 2015 roku. Na tych początkach projektu Kostka jakby miałem duży swój gdzieś tam udział. A później już nie było potrzeby też, żeby tak mocno angażować się, bo jakby ta ekipa, która teraz cały czas to organizuje, tak świetnie działa, że nie trzeba tam się w to mocno wtrącać. I mają to naprawdę świetnie dopracowane.
Przy Miss Polski też miałem okazję w 2008 roku współpracować we Wrocławiu w półfinałach, też tam miałem okazję występować i grać do wybiegowych utworów. Też takie projekty legnickie, festiwale studenckie. Akurat tak się składa, że będziemy mieli okazję zobaczyć się też muzycznie w najbliższą sobotę. Tak, tak. W Tarnówce. W Tarnówce też będzie grał Pektus, także wszystkie panie, które już mają wejściówki, zapraszamy, bo z tego co wiem, to wszystkie wejściówki już zostały rozdane. Będzie to bardzo duża, duża impreza. A po koncercie Pektusa mój występ artystyczny, pomieszany właśnie z muzyką taneczną trochę, żeby trochę rozweselić panie, też troszeczkę pogramy żywo. Od której to się wszystko zaczyna? O godzinie 17 w sobotę. Czyli o 17 jest Pektus, czy jak to? Przed Pektusem będą jeszcze niespodzianki, które organizuje gmina Tarnówka, a koło godziny 19 zespół Pektus wejdzie. Okej, okay, koło później... 19. Tak, tak. Okej. Okay. Ja się bardzo cieszę, że będę mógł usłyszeć Pektus na żywo i zobaczyć na żywo, bo też jest bardzo często, ja to też łączę też z tym, tą chęć bycia na koncercie, zawsze z zaproszeniem artysty do rozmowy do radia, bo też jest inaczej, jak się człowiek spotka na żywo, prawda? No myślę, że zawsze warto. Warto się spotykać, warto rozmawiać. Myślę, że to a daje dużo bardziej, fajnych... A tym bardziej, jak mi powiedziałeś poza anteną, że raczej nie powinno być kłopotów. No, chłopaki są bardzo otwarci, także myślę, że na pewno chętnie porozmawiają. A czy nie masz takiego wrażenia, bo ja często tak mam, że jak trochę się poobcuję z tym środowiskiem artystycznym, to ten dystans, który wydawałby się, że nas dzieli, czym się zajmujemy i tak dalej, że ten dystans się skraca. Bo ja rozumiem, nie każdy artysta tak da siebie poznać, bo są gwiazdy i gwiazdy. Ale generalnie mam wrażenie, ja na to patrzę, szczerze mówiąc. Zawsze staram się patrzeć na to tak ludzko, nie jako gwiazdę, bo gwiazdy dla mnie to są na niebie, a przed sobą mam człowieka generalnie. No też zależy od osobowości danych ludzi, mi się wydaje, bo są ludzie, którzy są bardzo narcystyczni, zapatrzeni w siebie, lubią przyjmować pewne pozy, także tacy ludzie też są w tej branży. Miałeś okazję spotkać się z czymś takim? Kilka razy tak. To jest też bardzo częste, zwłaszcza wśród takich gwiazd ala Disco Polo i tak dalej. Chociaż szczerze, polecam ci bardzo mocno koncerty Chadomena. To jest według mnie jeden z bardziej, że tak, i mówię to w dużym cudzysłowie, normalnych artystów disco-polowych, jakich znam. No, on też jest bardzo dobrym muzykiem. Generalnie tak. To jest facet, który wcześniej nawet śpiewał piosenki metalowe i rockowe. Ta muzyka taneczna to był jego plan B i myślę, że świetnie wypalił. Na pewno dobrze się słucha kogoś, kto jest w czymś dobry, czyli nie udaje, że coś umie, tylko faktycznie coś umie.
Myślę, że to już wtedy nie ma znaczenia, jaką muzykę ktoś tam preferuje, czy muzykę Wiesz, disco polo, czy taneczną. ale a propos tej popularności, ja pamiętam, że kiedyś rozmawiałem też w Tobie FM całkiem niedawno z Wojtkiem Łozowskim z zespołu Afromental. I on właśnie opowiadał mi o takiej stronie popularności, o której ty właśnie mówiłeś, że mi to też się kłóciło zawsze, jak byłem na takich koncertach, co to jest za fenomen, że widzisz zespół i taki ktoś jak Łozo stanie przed tobą, a młode dziewczyny zachowują się tak, jakby Boga zobaczyły dosłownie. Kompletnie nie rozumiałem takiego zjawiska, jakoś niezrozumiałe to było dla mnie. Generalnie to są takie zachowania tłumów, także tego nie da się wykluczyć. Ludzie szukają jakichś idoli, chcieliby się do czegoś porównywać, chcą kogoś podziwiać. Pamiętam na przykład, co się działo, kiedy w Krajence był w tym roku Dawid Kwiatkowski. To, co się tam działo, jest po prostu nie do opisania. No to są właśnie takie, tacy artyści, którzy budzą duże emocje, zwłaszcza u kobiet bardzo młodych. A co ty byś chciał tak naprawdę przekazać ludziom poprzez muzykę? Myślę, że trochę już o tym powiedziałeś, ale tak cię teraz zapytam. Ja chciałbym tak teraz, w dzisiejszych czasach, bo to z roku na rok pewne rzeczy się zmieniają. Chciałbym po prostu, żeby ludzie poświęcili chwilę czasu na to, by rozważyć to, o czym dana piosenka mówi. Chciałbym, żeby ktoś usiadł i się zastanowił może nad tym, o żeby czym ona jest. Żeby się zagłębił. Tak, żeby to nie było takie tylko płytkie przesłuchanie. Tak. Chciałbym skłonić po prostu kogoś do tego, żeby może posłuchał to z dwa razy albo trzy. Chciał przeczytać też tekst i zobaczyć po prostu jakieś drugie dno tego wszystkiego. Skłonić do tego, żeby ta muzyka nie była tylko chwilą niepotrzebną, ale żeby była jakąś inspiracją. Dawid, bardzo ci serdecznie dzięki za tę rozmowę. Tak jak powiedziałem wcześniej, cieszę się, że mogliśmy cię dzisiaj bliżej poznać, że mogłem z tobą porozmawiać, że nie tylko zobaczyć się z widzenia przy okazji imprezy, ale też porozmawiać po prostu. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci również za zaproszenie i widzimy się już niedługo w sobotę również. Tak, widzimy cię w sobotę i proszę, abyś został jeszcze przez chwilę, bo chciałbym, żebyśmy zdjęcie sobie zrobili poza anteną. Oczywiście, jako zapraszam. Jako takie uwiecznienie naszego spotkania. Zapraszam również na moje koncerty, na stronę facebookową, youtube'ową, wszystkich słuchaczy i pozdrawiam was serdecznie, kochani. Wracajcie tutaj do Tobie FM jak najczęściej. Polecam. Bardzo ci dziękuję. Ta rozmowa się także zarejestrowała. Także będzie do odsłuchu później na YouTubie. 29 na naszych zegarach. Moi drodzy, zostawiam was z Dawidem jeszcze przez kilka minut muzycznie. Przyjdź do moich bram za chwilę, piosenka Dawida, będzie także Alcazar i Garu.